na wzgórze, żeby zobaczyć jezioro. Ale na razie zobaczcie od tej strony, chociaż wiatr jest znowuż. Od tej strony jak ładnie widać panoramę miasta. A tamto jezioro, nazwa jeziora oczywiście Zieloną Górę podam. Idziemy zobaczyć jak to wygląda. Doszliśmy do tego jeziora. Jezioro Wransko. Jesteśmy gdzieś, chwila. Gdzieś tu jesteśmy. Takie ładne widoki. To nie jest jedno takie jezioro, to jest kilka jezior. Takie wysepki są jeszcze, o kurczę. Ale bosko. I tu sobie można ładnie zjeść. Zejdziemy tam niżej. Tak, żeby nie spać bym chciał. Zobaczymy, czy się uda dojść. No ładnie to wygląda. Jakoś nie ma tych skał zaufania. I tak już ładnie widać jeziorko. Sporawe. A tam jest jakaś miejscowość. Tam jest miejscowość. Trzeba nam dograć i dość małe sprostowanie, bo sam się wprowadziłem w błąd. Jezioro, nie wiem czy będzie widać, na komputerze pokazuje, to jest tylko to. Tu jest droga główna, a tam już jest Adriatyk. To są już wyspy, te na Adriatyku. Także ja się wprowadziłem w błąd. Mówię, coś mi się też nie zgadzało. Później po drodze przeanalizowałem. I jezioro, to Wrańsko, to jest tylko to jezioro tutaj. Tu już jest gdzie droga lądowa, a tam jest już dalej Adriatyk. To są różne wyspy, różne miejscowości. Także to jest mój błąd. Także poprawiam od razu, żeby nie było zbędnych komentarzy. Tu jest 200 metrów. 200 metrów jest jakiś, jest ten punkt widokowy. Idziesz? Ciekawe, czy te kamienie to same, tak? Czy nawozili, jak myślisz? Może skała taka typowa jest? O, dzidzia doszła do nas. Ładnie, ale tu o, i rybkę złowili. To największa ryba. Nie wiem. Już ładnie widać. Tam jest ten punkt widokowy.
woda za czysta nie jest, trochę zielonkawa. Ale to jest jezioro ze słodką wodą. Tak wygląda to jeziorko. Nawet nie wiedziałem. Święty Filip Jakowcz, czyli to dziś będzie w tamtym miejscu i my tam dziś jesteśmy, w tamtym miejscu dziś jesteśmy. Jakoś tak. I tu mamy pokostane i dragie wraga. Modrawe. Ale kiedy przejdziesz tisno, dolaziesz na otok Murty. Ale ono tu jest miasto za Daniel. Zobaczcie, jakie ładne prosiaczki i jagnięcina. Ale się kręci. Na jutro się umówimy chyba. Zrobiłem na jutro na 20 rezerwację na 7 osób, także jutro sobie pojedziemy, zjemy. Zobaczcie, jaki ładny zachód słońca. Samochodem jadę, ale no i zjechałem niżej. Nie można uchwycić tego. Zobaczymy, pojadę dalej kawałek. Tu będzie widać z tej strony. Chyba już nie, coraz niżej schodzę. O, niestety. Ciuchcia jedzie. Idziemy się przejść naszą tutaj promenadą. Zobaczymy, co ciekawego, bo tam się od rana widzieliśmy, coś tam szykowali. Chyba jakieś bramki ustawiali, także może będzie jakiś festyn czy coś. Zobaczymy. Idziemy w tym kierunku. Idziemy w stronę światła i muzyki. No to co zrobimy? Peter! Jest poczastunek, ule można zjeść. Tam zabrali garnek, zaraz będzie następna tura rzucona. Jest kucharz, tu robi. Dakle ovako, dzielimy nagrodę pojedynecznym. Probušeni siš! Tam szukują. Ekipa! Tam jest kucharz. Probušeni siš, skuczeni prowadzicy. Dalej, prawą stronę kreczą mi się. Evo, prvo, evo, slučajno, prolazite, dobijete
nema pivca. Onda evo. Postolju, jel' tako? I jeste li se lipo nasmijali, mahali, da vas vidimo? Slučajni prolaznici! Da vas vidimo! I naravno, ona glavna nagrada, dakle, iz naše udruge, kulturno-umjetničke udruge Maslina iz Turnja, svima, naravno, dragim gostima, a... Dzisiaj wieczorem tętni. Bary pozajmowane, stoliki wszystkie. A my środkiem? No my środkiem pod prąd jeszcze. No, wolno. Nie wiem, czy to dzisiaj jakieś święto mają, czy nie mają. 8 sierpnia. Z tego powodu jakiś festyn. Jakieś tam miejsce, no koledzy nic nie zrozumiałem, co oni mówili, po chorwacku nic nie rozumiem, aż tak bardzo. Ale za pierwsze miejsce ktoś tam dostał. Przyszliśmy już pod koniec, bo tu były jakieś zawody chyba organizowane, bo tu widzę, woda była lana, strefa jakaś tam była wydzielona, także pewnie jakieś zawody były drużynowe. Za pierwsze miejsce było jak, no, kawał szynki takiej z kością, dalmatyńskiej, tak? Czy jakoś takiej. Także ciekawe, a drugie miejsce dostali koguta żywego. Ale chyba też dostali też tą całą zdrożna jagnięcina z ognia. Także no, może ciekawie jest. Idziemy dalej do końca, zobaczymy, czy tam coś jeszcze jest. Czy mnie w ogóle widać. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam fajne jest drugie miasto, tam jest Bograd na Moru, tam gdzie byliśmy dzisiaj, ale ciekawe, czy widzę. Ja widzę, ale nie wiem, czy kamera uchwyci to, czy będzie tylko punkciki.